17 maja wzdłuż zachodniego brzegu Przekopu Wisły powiesiliśmy nowe skrzynki lęgowe typu E dla nurogęsi. Typ E to największe skrzynki lęgowe dla ptaków, jakie stosuje się w naszym kraju. W tym miejscu pierwsze duże budki powiesiliśmy już około 15 lat temu. Część z nich nie przetrwała próby czasu, a pozostałe wymagały wymiany. Tam, gdzie było to możliwe, nowe budki powiesiliśmy w miejscu starych. Taki przez lata przyzwyczaiły się do istniejących sztucznych dziupli i chętnie z nich korzystały, czego dowodem były rodzinki nurogęsi co roku pływające w ujściu Wisły. Przed przystąpieniem do wymiany starych budek sprawdziliśmy, czy nie ma w nich ptasich gniazd, i faktycznie ich tam nie było. W przeciwnym razie wymiana byłaby możliwa dopiero po 16 października, kiedy to zgodnie z prawem można usuwać ptasie gniazda ze skrzynek lęgowych. Z dużych budek typu E mogą czasem korzystać i mniejsze ptaki podlegające ochronie, jak pleszka, bogatka czy kopciuszek. Nasze budki mogliśmy wieszać dopiero od końca kwietnia, czyli za późno by nurogęsi skorzystały z nich w tym roku. Aby nie ryzykować spłoszenia potencjalnie wysiadujących samic w starych budach, odczekaliśmy aż w ujściu Wisły pojawią się rodzinki tych ptaków. To dało pewność, że nikogo nie spuszymy. Tym razem powiesiliśmy budki z zabezpieczeniami z blachy. Ich zadaniem jest uniemożliwienie kunie dostania się do wnętrza i rabowanie jaj czy piskląt. To duża zmiana w porównaniu do starych budek, w których stosowaliśmy zabezpieczenia z kolców. Te sprawdziły się dobrze, ale okazały się bardzo nietrwałe. Blachy z pewnością zabezpieczą nasze budki na długo. Pewnie niektórzy zastanawiają się, czy taka budka nie będzie się wewnątrz mocno nagrzewać. Według nas nie. Po pierwsze, budki zwrócone są w kierunku wschodnim i w ciągu dnia szybko znajdą się w cieniu drzew. Ponadto młode nurogensi opuszczają budki z początkiem maja, kiedy zazwyczaj nie ma jeszcze mocnych upałów. W 2015 roku populacja lęgowa nurogensi w Polsce szacowana była na poziomie 1500-2000 par. To niewiele więcej niż populacja Bilika, którego liczebność w tym czasie szacowano na poziomie do 1400 par. W okresie zimy i wiosny rozróżnienie płci nurogęsi nie sprawia trudności. Samiet w tym czasie nosi szatę godową, jest biały z czarnym grzbietem i głową, która dodatkowo zielonkawo opalizuje w promieniach słońca. Natomiast samica, osobniki młode oraz samce w szacie spoczynkowej mają rdzawą głowę z nastroszonym czubem. Dolna część ich szyi, pierś i brzuch są białe, natomiast wierzch i ogon popielate. Nurogensi swoje lęgi ukrywają w różnych miejscach. W norach, w krotach drzew i obszernych, naturalnych dziuplach. To ostatnie schronienie jest dla nich najbezpieczniejsze. Jednak starych drzew z odpowiednimi dziuplami nie ma zbyt wiele. To dlatego warto wieszać budki lęgowe dla tego gatunku, zwłaszcza w miejscach, gdzie brakuje bezpiecznych schronień naturalnych. Nurogensi to typowe zagniazdowniki. Po wykluciu, młode muszą wyschnąć, co najczęściej zajmuje kilka, kilkanaście godzin i są gotowe opuścić gniazdo. Młode, wołane przez matkę, wyskakują z ukrycia, niekiedy spadają z wysokości nawet 20 metrów i kompletnie nic im się nie dzieje. Na ziemi gromadzą się wokół samicy, która prowadzi je najkrótszą drogą do wody. Młode pozostaną z matką do jesieni. Nasze budki najpewniej zostaną zasiedlone w następnym sezonie. To, że powiesiliśmy je w środku okresu lęgowego, pozwala ptakom się przyzwyczaić i nabrać zaufania do tego nowego i nieco dziwacznego elementu środowiska. Tu też warto dodać cenną wskazówkę. Duże budki od rozmiaru D i większe powinny być wieszane z dodatkowymi zabezpieczeniami, w przeciwnym razie dość szybko mogą stać się stołówką dla lokalnych drapieżników, a dla ptaków, którym mają pomagać, pułapką ekologiczną.